Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Podobnie jest z Królestwem Niebieskim, jak z pewnym człowiekiem, który, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie 5. Tak samo i ten, który 2 otrzymał, on również zyskał drugie 2. Ten zaś, który otrzymał 1, poszedł i, rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów, przyniósł drugie 5 i rzekł: Panie, przekazałeś mi 5 talentów, oto drugie 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan: dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał 2 talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi 2 talenty, oto drugie 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan: dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł i ten, który otrzymał 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym. Żniesz tam, gdzie nie posiałeś i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem swój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu pan jego: sługo zły i gnuśny. Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. Jak zrozumieć tę przypowieść o talentach? Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że żaden ziemski obraz nie odda tej rzeczywistości, o której Jezus w Ewangelii mówi. Ewangelia, którą przed chwilą usłyszeliśmy, ona do łatwych nie należy. Chociaż my ją rozumiemy, wyobrażamy sobie nawet tę sytuację, domyślamy się pewnie, jaki jest przekaz tej Ewangelii, nawet nie czytając wcześniej komentarzy, nie słuchając różnych opowiadań na ten temat. My ją intuicyjnie rozumiemy, wyczuwamy, ale jest ona trudna, bo uważny słuchacz może odnieść wrażenie, że Pan Jezus promuje społeczną niesprawiedliwość, wzbogacanie się bogaczy, zubożanie ubogich. Zastanawia być może pewnie postawa Pana, który zabiera jedyny talent
swemu słudze, nie dlatego, że był biedny i mu zabiera, ale dlatego, że był gnuśny i bezczelny, że był niewdzięczny, nie potrafił się Panu odwdzięczyć za to wielkie zaufanie, jakie ten Pan mu okazał. O czym jest ta dzisiejsza Ewangelia? O czym jest ta przypowieść? Przypowieść o talentach, po pierwsze, jest o tym, że Pan Bóg dał nam wiele. Nie tak dawno mówiłem o talentach, to znaczy pokusiłem się o taki przelicznik talent i dniówka. Ile dni należało pracować, żeby zarobić jeden talent? I skoro jeden talent to około 34 kg szlachetnego kruszcu, no to żeby taki jeden talent zarobić, należałoby dzień w dzień bezustannie pracować przez około 20 lat. A teraz pomnóżmy to przez 2, pomnóżmy to przez 5, no i wychodzą nam kwoty wielkie. Po drugie, ta przypowieść jest o tym, że Pan Bóg traktuje nas serio. Traktuje nas jak ludzi dorosłych. Nie komentuje, nie czepia się, nie patrzy na ręce. Zostawia nam wielkie pieniądze, zostawia nam te talenty i odjeżdża. Docenia w innym miejscu Ewangelii Pan Jezus, że ludzie potrafią rozpoznawać wygląd ziemi, wygląd nieba, ale swoim uczniom też wyrzuca, że dlaczego sami z siebie nie rozróżniają, co słuszne. Właśnie sami z siebie. W tradycji chrześcijańskiej przyjęło się, że ostateczną normą oceny jest nasze sumienie, a więc Bóg daje nam sumienie. Dlatego daje sumienie i zostawia. Działaj, rób, szukaj dobrych rozwiązań. Chcielibyśmy, żeby nam Pan Bóg tak wskazywał czasami drogę, żeby tak nas prowadził za rączkę i mówił, co dobre, co złe, żeby usuwał przeszkody spod naszych nóg. Taką mamy czasami taką pokusę, żeby od Pana Boga prosić takiego całkowitego zaangażowania się Jego w nasze życie. A Bóg zostawia i odjeżdża. Po trzecie, słowa kto ma, temu będzie dane, są inną wersją może bardziej powszechnego spostrzeżenia, że kto idzie do przodu, ten się rozwija, kto stoi w miejscu, ten się cofa. Talenty, które dostaliśmy, winniśmy puścić w obieg, bo inaczej będziemy jak ten Gollum z Tolkiena, który wziął i nie puścił. A po czwarte, ta przypowiedź jest o tym, że zostaniemy kiedyś rozliczeni. Czasami odnoszę takie wrażenie, że nie wiem, czy to na skutek współczesnej teologii, ale i duchowni, i świeccy tak sobie myślimy, że Pan Bóg nas będzie cały czas głaskał. Cokolwiek nie zrobimy, to Pan Bóg nas będzie głaskał. Niektórzy też tak coś tam narobią niefajnego i potem, no co to Pan Bóg, co, obrazi się Pan Bóg. Pan Bóg to taki naiwny staruszek, który głaska po głowie i nie widzi pewnych rzeczy. No jednak Ewangelia mówi bardzo mocno, będziemy rozliczeni na końcu z tego, cośmy zrobili z własnym życiem. Nie jesteśmy właścicielami tego świata, tej rzeczywistości, w której jesteśmy. Jesteśmy jedynie zarządcami. I kiedyś trzeba będzie ten rachunek przedstawić sędziemu. I ciekawe, że dzisiaj słowo talent już nie oznacza miary masy czy też ilości pieniędzy, ale talent oznacza nasze zdolności, nasze możliwości, zasoby. I też kiedyś słyszałem od niejednej osoby, która mi powiedziała, co ja tam w życiu mogę, nie mam żadnych talentów, nic nie tam, nie potrafię. Każdy jest utalentowany, każdy ma talent. Nie trzeba zajmować wysokich stanowisk, nie trzeba mieć tytułów,
Nie trzeba mieć różnych tytułów naukowych czy zawodowych, żeby kimś być, żeby komuś coś dać, zrobić, pomóc. Każdy z nas otrzymał talenty na swoją miarę. One są różne. Obecnie tutaj wśród nas rycerze Kolumba, rycerze, których jest na świecie ponad 2 miliony, mężczyźni, którzy prężnie działają w świecie, to też ludzie różni. I ci utytułowani, i ci z tytułami, ale też ludzie bez tytułów, którzy mają otwarte serce, rozumieją, że ten świat wokół nich trzeba zmieniać, trzeba siebie zmieniać, ale ten świat również. Trzeba to dobro, którego doświadczamy, przekazać dalej. Ja jestem przekonany o tym, że to jest taka wspólnota, która chce lepszego, piękniejszego świata. To może brzmi troszkę sekciarsko, chcieć lepszego, piękniejszego świata, ale widzimy, jak bardzo wiele tego dobra w nas jest, a czasami to dobro gdzieś tam blokujemy. Gdybym nie był przekonany, że ta wspólnota ludzi, których poznałem przed laty w Rzymie, ma coś pięknego do zaoferowania światu, również temu małemu światu parafialnemu, to pewnie dzisiaj by tego zaproszenia nie było. Główna idea tej przypowieści mówi o człowieku, który został obdarzony talentami, darami od Boga Stwórcy. Zobaczmy, ci słudzy w przypowieści nie usłyszeli od Pana: pomnażajcie te pieniądze. On im takiej nie dał takiego polecenia. Tak jak słyszeliśmy przed mszą, ten co odśnieżał, nie usłyszał: pomnóż to dobro i odśnież. On to zrobił od siebie, bo miał to w sercu zapisane. Trzeba czynić dobro, nawet jeżeli ktoś mnie o to nie poprosi. I właśnie człowiek obdarzony talentami nie jest powiedziany: pomnażaj, ale zrób coś z tym, działaj. Możemy to pomnażać, możemy to olać, mówiąc brzydko. A więc uświadommy sobie dzisiaj, że każdy z nas ma w sobie potencjał, ma to dobro. I warto to dobro pomnażać, warto tym dobrem się dzielić, czyniąc świat ten wielki, ale ten świat nasz, mały, lokalny, czynić lepszym. Thank you.